Dzień dobry, witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym odwiedziliśmy tu kolegę Jarosława Staniszewskiego. Myślę, że hodowca jest już kolegą znany, zwłaszcza naszym widzom, bo już w zeszłym roku już go odwiedzali. Z tego też tytułu, że zdobył super wynik 4. przodownika w Polsce w kategorii M. Siódmy przodownik, 8. w Polsce. Co więcej, no, też był uczestnikiem wspólnego gołębika Giewont. No i tak znamy się. I w dniu dzisiejszym też kolega nas Jarek zaprosił, bo wykonaliśmy właśnie zdjęcia gołąbkom z rozpłodu. Kolega Jarek niestety część rozpłodu będzie sprzedawał, czy może niestety, czy stety. No, po prostu część gołębi przeznacza na sprzedaż, więc te gołąbki będą dostępne na aukcji Nasze Gołębie, także zapraszamy. No i tu właśnie mam przed Jarkiem są wszystkie rodowody tych gołębi, którym dzisiaj wykonywaliśmy zdjęcia. Także może więcej o tych gołębiach to już kolega Jarek tutaj nam powie, co i jak. Witam serdecznie wszystkich kolegów hodowców i hodowczyni, albo hodowczyni i hodowców. Na wstępie tutaj dziękuję, że Jasio mnie zaszczycił. Przyjechał, zobaczył moje gołąbki. Nie wiem, czy chciał mi zrobić przyjemność, ale powiedział, że mam bardzo ładnie utrzymane gołębie i bardzo fajne gołębie. No staram się dbać. A dlaczego sprzedaję? Większość gołębi z rozpłodu chcę po prostu sprzedać ze względu na to, że nie mam czasu. Mam dwoje małe dzieci w tej chwili. Jeden ma 8, drugi ma 3 latka. No i zbyt dużo czasu gołębie poświęcam. Pochłania to. No i kolejna rzecz jest, że w tym roku 3 gołębie z rozpłodu, no niestety, ale wyleciały mi. Ktoś mi przychodził do karmia, bo ja wyjeżdżałem. No i stwierdziłem, że wolę zostawić późne młode, które oblatam i zostawię sobie. A te gołębie z rozpłodu po prostu muszę usunąć. Także będziemy partiami część tych gołębi systematycznie wkładać na giełdę. Po to, żeby no ktoś, że tak powiem, jeszcze z tego czerpał przyjemność i miał fajne wyniki dzięki tym gołębiom. To są, nie są stare gołębie, to jest 18, 17 rok, więc to nie są jakieś tam stare gołębie, które nie mają wartości. Tak? Najstarszy gołąb to jest 15 roku, ale to jest moja bardzo fajna samica w rozpłodzie, 810 od kolegi Krystiana z linii bankowej gołębi, więc to jest najstarszy gołąb, jakiego wystawiam. Więc 5-letni uważam, że która do tej pory się niesie i bardzo fajnie młode latają. Zresztą w 2018 roku miałem drugiego lotnika oddziału właśnie bezpośrednio po tej samicy. No i wiele tych gołębi też jest czołowych u mnie na hodowli. Także tak to wygląda. Może przypomnij kolegom wyniki twoje, tak powiedzmy z przekroju 2-3 lat mniej więcej. Może nie wszyscy cię znają, żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia, że jasne, tak powiem. Jeżeli chodzi o wyniki, powiedzmy 2018 rok, wygrałem na stare, wygrałem na młode, zrobiłem super mistrza. Mistrza w kategorii M, no w tej chwili nie mam, nie przygotowałem aż takiego. Ile w oddziale jest hodowców? Jest 64, z tego co pamiętam dobrze. Ale też lecimy w rejonie, tak jest, w rejonie i lecimy w okręgu całym, także to nie jest tak. W 2019 no tutaj już było powiedzmy duży wzrost, jeżeli chodzi o wyniki, to zdobyłem supermistrza. Na stare zdobyłem mistrza. Na młodych byłem dosyć wysoko, ale no tam miałem problemy zdrowotne, dlatego nie były przypilnowane te młode. No i zdobyłem mistrza okręgu w kategorii M. Byłem drugi, trzeci byłem w zespole lotników w okręgu. No i w regionie też byłem, w rejonie naszym na 4 oddziały byłem na podium, tak? Byłem pierwszy albo drugi, już nie pamiętam w tej chwili. Także dosyć sympatycznie to wygląda. W tym roku no, ze względu na pandemię, jaka panowała. Panuje. I panuje nadal. Mieliśmy tylko 7 lotów, tak? Nasz zarząd podjął taką decyzję, więc stwierdziłem, że jeżeli lecimy 7 lotów i tylko do niczego się to nie zalicza, bo nie zgłaszaliśmy wyników do Mistrzostwa Polski, my jako oddział, tylko lecieliśmy do oddziału. Stwierdziłem, że zrobię sobie. Tak, nie przyłożyłem się. Wyjechałem na wakacje z dziećmi. To jeszcze w momencie, kiedy wyjeżdżałem, to było w sobotę, wieczorem koledzy mnie prosili, żebym włożył kilka gołębi, ze względu na to, że ilość też hodowców, no niestety ludzie się obawiają, starsi hodowcy też się boją przyjeżdżać na punkty.
No bo różnie bywa, no jest to tak nagłośnione, ludzie różnie reagują, prawda? Więc było coraz mniej tych hodowców, podejrzewam, że wszędzie w Polsce taki jest problem, że mniej tych hodowców wkładało w tym roku. No na pewno, bo w oddziale też nie wszyscy no właśnie zrzeszeni lotowali. Więc koledzy poprosili, ja już nawet nie przygotowywałem na tą 500-kę, użyłem 13 gołębi, przyszło mi 12, jeden nie przyszedł, ten gołąb dwuletni. Nie były łatwe te loty, nie? I po czym wróciłem, więc te dwa tygodnie gołębie były w pauzie. Nie chodziły, nie latały, szwagier mój przyjeżdżał, po prostu dawał tylko im jeść, pić i to było wszystko. Przyjechałem, koledzy do mnie zadzwonili, nie wiem, czy chcieli mnie trochę podkręcić, mówią, no, byś włożył i tak dalej, i tak dalej. No to włożyłem na ostatnie dwa loty, to był 6. lot i 7. no i obydwa wygrałem. I tym sposobem jeszcze zdobyłem mistrza kategorii. Jak widzimy, nie potrzebowałem najlepszego. Szczególny pieszczot te twoje gołębie, nie przyleciały. Nie przyleciały. I oprócz tego jeszcze miałem dużego lotnika w kategorii A. Także nie było dużo sukcesów, bo nie było dużo lotów, nie było z czego też wybrać do... No ale to ja tu teraz się tak wtrącę, trochę ci przerwę, do tych sukcesów opowiem właśnie, bo ja miałem od ciebie 10 młodych na wiosnę. Tak. No oblatały się jeden roku gdzieś, w tym roku akurat było tak, że przygotowałem ci 10. No ale pamiętam. To myślę, że hodowcy, którzy oglądają mój kanał, na pewno znają te gołębie, bo myśmy je tam wpisali do tej polskiej ligi, gdzie kolega Krzysiek właśnie tam wyniki wszystko miał dołączyć, może to już tam się niedługo opublikuje, ale chciałem właśnie powiedzieć, że to co potwierdzić jakby jakość tych gołębi, no i tak faktycznie jest, bo ja miałem tych gołębi od ciebie, tak mówię, 10, 9 oblatało się, jeden gdzieś tam koło domu zaginął, może jaszcząb, nie wiem jak to się tam gdzieś się zapodział, ale te 9 latały, wszystkie loty przeszły. No i były takie loty, że na 9 włożonych wszystkie 9 były w konkursie. No i często punktowały w pierwszej dziesiątce, zwłaszcza, że u mnie meldowało się po 20, po 30 pierwszych gołębi. No i było tak, że z 9 były 4, były 3 w tej szpicy, w tej 20, w tej 30. No. Najlepszy lotnik oddziału Raba Wyżna jest też oryginał twój gołąb, który był tu od ciebie, nie? Ale dodam więcej, też na Westerplatte poszedł gołąb od ciebie, no i też wrócił na drugi dzień rano, no ciężko było, były 3 tylko na noc, on rano, no i powrócił też, nie, także... I też w konkursie, też, no to wszystkie były w konkursie, w którym mi powróciły, 6 ich wróciło i 6 były, znaczy doszedł później jeszcze po zegarach jeden, także 7 łącznie z tego Westerplatte, no ale tak, jak mówię, któryś był taki lot nawet, bodajże trzeci, że wszystkie 9 były włożone i wszystkie 9 były w konkursie i to chyba w pierwszej na 150 gołębie w oddziale były chyba wszystkie. Z tego co mi mówiłeś, to tam były nawet jeden chyba czy dwa były pierwsze u ciebie na gołębie. To była też grupa przyszła. Że zawsze w tych grupach po 3-4 z tych 9, czyli można powiedzieć 50% z tych gołębi meldowało się w pierwszych tych szpicach, nie? No także bardzo fajnie. No wiadomo, one by też były zaciemniane, bo ja tam na filmach pokazywałem kolegom, mówiłem, no ale wiadomo, no jak jest jakość gołębia, no to się pokazuje, także że uważam, że naprawdę hodowla jest na górnym poziomie, dlatego, że tak powiem, polecam te gołąbki, bo myślę, że się koledzy nie zawiedziecie, bo ja też posiadam gołębie różne w rozpłodzie i myślę, że niektóre trochę kosztowały i w ogóle i jakość ich też już, że tak powiem, mam wyselekcjonowane, ale te gołębie wcale nie odstawały od moich, nawet wręcz przeciwnie, czasem były lepsze, także że naprawdę znaczy, fajnie. Dobrym jest też przykładem to, że dostał Jasio z jednej pary dwa gołębie. Już tak myślałem, jakie mu dać, ale dałem z jednej pary i te dwa gołębie są na komplecie. Jeden jest pierwszym lotnikiem oddziału 5x5, a drugi jest chyba 8 albo 9, nie pamiętam, no, tak no, nigdy nie mówiłeś. Brat z siostrą, tak? Tak, i to jest brat siostra, gdzie te gołębie właśnie są na komplecie, 5x5, więc no to tak walczą. No, to co mówiłem, że jeszcze teraz właśnie był Tomek z Koby, jak z Giewontuśmy pobierali próbki, też my im pobrali, zobaczmy jakie one geny jakie będą geny mieć, bo sam jestem ja ciekaw. Nie, że nigdy tego nie robiłem, słyszałem, że niektórzy właśnie robią i bazują na tym, ale... Jestem ciekawy. No, sam jestem ciekaw, zobaczymy. No, ale fajnie, naprawdę fajnie, także myślę, że jest super. No ale może oprócz tych gołębi, które tutaj na aukcję przygotowaliśmy, bo jest dużo takich hodowców, że wiesz, no, nie umią sobie poradzić z aukcją, z licytacją. Czy masz jakieś jeszcze poza tym gołębie, jakieś jesienne, powiem z tego co mówiłeś, część dla siebie chcesz zostawić, ale może część coś... Tak, ale tak jak mówiliśmy, to będzie partiami, to nie jest, bo w tej chwili przygotowaliśmy, będzie 10 gołębi, w tej chwili jeszcze jeden rodowód muszę zrobić ze swojego gołębia, który był na gołębniku lotowym, piękny samczyk i on właśnie do tej 810 na przykład bardzo mocno pasował, tylko muszę zrobić, bo to jest mój gołąb.
I tak jak mówię, to jest pierwsza partia, trochę Jasio przejeżdżał, zadzwonił, czy może podjechać, więc nadarzyła się okazja, żeby nagrać coś. Wybrałem w tej chwili 10. Tych gołębi jeszcze z rozpłodu i z lotowych gołębi będzie więcej, bo muszę ograniczyć. Wiem, ale jest taka możliwość, że któryś hodowca, jest, żeby jest poza opcją, po prostu jest, zadzwoni do ciebie i może coś mu polecisz, czy z jesiennych, czy z rozpłodu, coś czy fajnego. Z tego co nawet oglądałem tam te gołębie w rozpłodzie, miałeś tam kilka takich naprawdę fajnych gołębi i no, nie robiliśmy im zdjęć, no bo mówisz, że nie posiadasz dokumentacji, bo część była jakaś prezenta od znajomego, kogoś tam dostałeś. No i, ale myślę, że bo mówię, że te gołębie też byś sprzedał, no bo po prostu masz nadmiar. No jak ktoś zobaczy, zresztą ty oglądałeś te gołębie. No to jest super gołąbki, no ja byłem w szoku, że właśnie... Że... Jak wyglądają, no to jest kapitan, bo wcześniej prezentowaliśmy, ale nie ma sensu przynosić tutaj i będziemy tam... Myślę, że w ciemno powiem, że kto kupi, właśnie, na pewno nie będzie żałował. Jakiś tam ogonek, że w jedno piórko i tak dalej, to już przerabialiśmy. Więc jeżeli ktoś widzę, znajdzie... że hodowla jest właśnie w tym kierunku selekcjonowana u ciebie, że musi mieć wygląd. Gołąb, który nie ma wyglądu, to nie ma miejsca i nie ma opcji, żeby on w ogóle na aukcję szedł, czy gdziekolwiek, czy na loty. Ja nie chcę się też wstydzić, ja chcę, żeby ktoś był zadowolony. Jeżeli ktoś nie jest zadowolony albo nie wiem, nie leci, niech mi da też informację, bo to nie jest, że każdy gołąb będzie leciał. Nie leci. Więc jeżeli coś nie pasuje, to może ja muszę zobaczyć, czy u mnie to połączenie dało efekt, czy nie. Jeżeli u mnie też nie, u kogoś nie, to znaczy, że może było za połączenie gołębi. To trzeba szukać. No każdy szuka, nie? Doświadczony hodowca to zna to i wie, że to tak jest. No prosto, fajnie by było, jakby każdy gołąb leciał. Żeby leciał, tak. Ale się nie da. Więc mam za dużo, muszę ograniczyć. Mam też część późnych jeszcze młodych. Część już hodowcy sobie zamówili, odebrali. Tu był hodowca, który w tamtym roku z Werkamenu sobie zamówił. Przyjechał właśnie przed Jasiem. Z Podopola zabrał sobie gołąbki. Jeszcze gdzieś jak było przy Werkamenach jesteś, to mi się przypomniało też, że ja wychowałem gołębia dla mojego kolegi z USA na wspólny gołębi Dobczyce i to właśnie po tym twoim Werkamenie, no potem starym syntaka, to 10. pozycję miał z finału. Także te gołębie umią walczyć. I ktoś powie, że Werkameny są na długi dystans. Nie, u mnie Werkamen może lecieć i od 150 do 780 km. I nic się nie dzieje i on może zrobić 13-14 konkursów, być pierwszym lotnikiem oddziału. Miałem takiego samca, 2 lata temu jastrząb mi go złapał, ale zostały dzieci i te dzieci tak samo latają. Nie? Także to hodowla jest na wiadomo, pewno. Wiadomo, że trzeba coś dokładać, trzeba coś szukać, no każdy szuka. Teraz są jakieś bulki, niebulki na topie, tak? Są to bardzo drogie gołębie, no może to jest też dobra droga, zobaczymy, tak? Ale ja w tej chwili mam zaplecze tak duże, że mi wystarczy. No na pewno, ten rozpód, który dziś widziałem, to myślę, że tobie raczej bulków już tam nie potrzeba. Nie, na razie nie, bo nie mam czasu. Myślę, że bazować na tym, co masz, to wystarczy. Więc dlatego muszę skrócić to, ukrócić trochę mniej tych gołębi mieć, więcej czasu mieć dla rodziny niż dla gołębi. No ale tak jak mówiłeś, no ty masz bardzo małe pomieszczonko, ja tam widziałem, to jest może 1,5 m, no to nie wstawisz tam 40 par, no nie czarujmy się. No, lepiej zostawić 10 gołębi i zadbać o nie tak jak trzeba i żeby miejsce wychodzę, miały, nie? Też wychodzę z założenia, że ja chcę mieć latający rozpód. Że jeżeli ktoś mi, czy żona, czy teściowa, czy nawet wiem, ktoś przyjdzie, wyleci, czy coś. To jak gołąb mi wyleci, to wiem, że tego gołąb wejdzie, to jest gołębników. A no po prostu, tak jak mówię, w tym roku straciłem 3 bardzo dobre gołębie. No i nie mam do nikogo pretensji, no bo ktoś i tak robi mi przysługę, że dawał. Czyli taką powiedzmy wymianę robisz z tych gołębi, które nie latają, na gołębie, które będą latać. Dokładnie tak, więc muszę znaleźć jakieś takie rozwiązanie, bo teraz coraz częściej wyjeżdżam gdzieś w trasę, po Polsce jeżdżę i nie mam czasu. Rozumiem. Szczerze mówiąc. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o te gołębie, które w tej chwili zaprezentuję, tak pokrótce, bo to będzie wszystko wystawione na naszym giełdzie, gołębie. Załączniki, zdjęciaśmy porobili. Także. Robiliśmy rodowody, więc tu są i gołębie z Van Luna, tu są od Janusza Szalkowskiego, 2 piękne samice, które naprawdę dają dobre gołębie z 17 roku, może zobacz sobie, no, to są dosyć fajne rodowody. Jest fajne. Tak, to jest od Heinza Majera. Wiadomo, że on był tam pielęgniarzem, więc te gołębie... Ja myślę, że może o każdym nie będziemy opowiadać, bo tak dokładnie, to będzie, nie ma sensu. Za długo by nam zeszło, to będzie wszystko przy gołąbkach, także... Także jeżeli ktoś będzie zainteresowany oprócz tych, które, to na pewno będę jeszcze wystawiał z Jasiem. A może numer telefonu podaj tu kolegom? Tak, jeżeli by miał ktoś jakieś pytania, albo chciałbym je odwiedzić i kupić jakieś gołębie, to zapraszam.
Mój numer telefonu to jest 535-400-625. Także no, też będzie można się kontaktować. Też jeszcze będzie w opisie na pewno. Dobrze, czyli załączymy to też do opisu, tak żeby hodowcy widzieli. Jakby były jakieś pytania, to chętnie zapraszam, udzielę informacji. Także wkrótce się pojawią na aukcji. Jakie nasze gołębi mam, to też mocno bazuję na Wandunach. Mam Werkameny, mam Vandenabele, gołębie z linii Blixema. Nie mam innych, tylko Blixem, bo uważam, że to był najbardziej topowy gołąb u Vandenabela, z którego się wszystko wywodziło. Także no, tyle byśmy mówili. Życzę wszystkim dużo zdrowia, bo te czasy są teraz różne, więc życzymy dużo zdrówka. No i ten 2021 rok, żeby był jeszcze lepszy dla każdego oczywiście, jeżeli chodzi o wyniki. Także z całego serca życzę wszystkiego dobrego wszystkim. My do tych życzeń też się dołączamy. No i żegnamy kolegów, no i zapraszamy na aukcję i do odwiedzin czy do kontaktu kolegi Jarosława. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich. Dobry lot. Dobry lot.